wpływa i jak mieć zdrowy pęcherz moczowy? Dlaczego warto pić wodę z solą? Dlaczego zwierzęta znaczą teren? Dzisiejszego dnia porozmawiamy właśnie o pęcherzu moczowym. Dlaczego wpływa on na strach, samoocenę, poczucie niebezpieczeństwa i jak właśnie wydalać prawidłowo płyny, jak prawidłowo nawadniać organizm i dlaczego właśnie nerki oraz pęcherz moczowy wpływają na ten strach, na te nasze poczucie takiego bezpieczeństwa oraz na to, żebyśmy byli prawidłowo nawodnieni. To są rzeczy, które dzisiaj omówimy. Witajcie serdecznie, mamy 78 już dzień Akademii Mocy. Napiszcie, jak Wam się spało, jak Wam się wstało, jak poranne nawyki. Widzę, że już jest trochę osób, które wstały dzisiaj o godzinie 4, gdyż ja o godzinie 4 z minutami już byłem na nogach, obudziłem się bez budzika, mam dzisiaj fantastyczny humor, spałem około 6 godzin, więc jestem naładowany, jeżeli budzę się bez budzika około godziny 4. Wracają te poranne nawyki 3:34, kiedy wstawałem i pisałem jakby materiały, więc dzisiaj od rana już medytacja, napisane trochę materiałów, oczywiście już druga woda z solą. I dlaczego woda z solą? Dlatego, że warto mieć zdrowe nerki i zdrowy pęcherz moczowy, gdyż zarówno woda, jak i sól wpływają pozytywnie właśnie na ten nasz pęcherz moczowy i nerki, które są niesamowicie ważne w naszym organizmie. Jest to nasza druga para organów, trzecia już para organów, którą omawiamy. Na początku mówiliśmy żołądek, który ma maksimum aktywności między 7 a 9, później śledziona między 9 a 11. Następnie mówiliśmy o sercu 11, 13, 13, 15. To było jelito cienkie, o którym wczoraj powiedzieliśmy. I dzisiaj pęcherz moczowy między 15 a 17. Maksimum aktywności, żywioł, woda, smak słony. Bardzo ważny dla nas organ, gdyż często mamy tendencję do tego właśnie, że ten strach, ta niska samoocena, to poczucie bezpieczeństwa, braku bezpieczeństwa się u nas w życiu objawia i wtedy trzeba skupić się na nerkach. Dlatego ja polecam wszystkim wodę z solą, gdyż praktycznie każdy ma niedobór tej energii w nerkach i każdy praktycznie ma problemy z pęcherzem moczowym. Więc lecimy z tematem tak naprawdę kolejnego pięknego organu, czyli pęcherza moczowego. Kolor oczywiście czarny. Jak mówiliśmy, a propos kolorów, a propos smaku i a propos energetyki, pęcherz moczowy ogólnie odpowiada, jeżeli chodzi o energię i emocje, tak samo jak nerki, gdyż jest to para. Nerki to jest główny organ w organizmie, a pęcherz moczowy jest to organ świetlisty, nerek, który pomaga właśnie nerkom funkcjonować. Jeżeli są słabe nerki, również jest słaby pęcherz moczowy. Jeżeli słaby pęcherz moczowy, są słabe nerki. Działa to jakby wzajemnie się napędzając. Jeżeli mamy mocne dwa organy, to oba się jakby bardzo fajnie wspierają. Jeżeli mamy jeden słaby organ, to ten słaby organ powoduje deficyt w drugim organie i musi ten drugi organ nadganiać, aby energetyka dwóch organów była prawidłowa. Odpowiadają za strach, stres, poczucie niebezpieczeństwa, poczucie bezpieczeństwa, czyli mają te same funkcje co nerki, aczkolwiek poza nerkami jeszcze odpowiada pęcherz moczowy za, słuchajcie, pamięć, za samoocenę oraz za wstyd. Bardzo często, kiedy się wstydzimy, kiedy dziecko się wstydzi, puszczają mu zwieracze. Bardzo często, kiedy dziecko się boi, w nocy ma, słuchajcie, różnego rodzaju moczenie materaca. Kiedy dziecko się nawet boi na spacerze czy pies, tak samo to jest instynkt walcz lub uciekaj, który mamy my jako ssaki zakorzeniony. I słuchajcie, działa to w ten sposób, że kiedy się boimy lub ogólnie kiedy zwierzę się boi, to mu puszczają zwieracze i po prostu pęcherz moczowy nie wytrzymuje tego nadmiernego strachu, tego braku poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia niebezpieczeństwa. Więc jeżeli macie w swoim życiu ogólnie brak tego poczucia bezpieczeństwa, stabilności, warto skupić się na nerkach, czyli kolorze czarnym, smaku słonym i żywiole wody, aby ten organizm nawodnić prawidłowo, dostarczać mu wodę z solą. Fajną metodą na nerki, na pęcherz moczowy jest również kąpiel w soli Epson, prawda, gdzie mamy gorącą, rozgrzewającą kąpiel w soli Epson, która nam dostarcza również dużą ilość magnezu. Fajne jest również moczenie stóp w wodzie. To była stara metoda naszych babci, prababci, które po prostu kładły miskę, słuchajcie, w salonie z gorącą wodą, wsypywały sól do tej wody i moczyły stopy w wodzie z solą. Bardzo często ludzie mówią, że sól się nie wchłania przez skórę, magnez się nie wchłania również przez skórę.
Całkowicie nieprawda. Magnez i sól wchłaniają się przez skórę i jest to najlepsza forma dostarczania właśnie magnezu i soli do naszego organizmu właśnie przez skórę. Więc polecam serdecznie wieczorem, jeżeli mamy zimę na dworze, dostarczyć sobie trochę tego yangu, tej męskiej energii właśnie poprzez to, aby zrobić albo gorącą kąpiel z solą, albo właśnie nawet moczenie stóp. Samo moczenie stóp działa bardzo odprężająco na cały organizm. Jeżeli ktoś z Was tego nie robił, polecam serdecznie wieczorem 15-20 minut gorąca woda, najlepiej wrzątek z solą, moczycie stopy, dostarczacie tej wody, dostarczacie żywiołu wody i smaku słonego, automatycznie odżywiacie ten pęcherz moczowy i odżywiacie te nerki. Bardzo często również pijemy złą wodę, czyli pijemy wodę w plastiku, woda ma tendencję do zapisywania informacji i często pijemy później te informacje z tego plastiku, które mamy, więc ja polecam serdecznie wodę ze szkła. Kolejna rzecz, polecam wodę z solą, czyli ja na każdy litr wody, ja sobie robię wodę przegotowaną, czyli woda normalna, zimna nas wychładza, woda przegotowana nas dojangowuje, czyli nawet jeżeli pijecie zimną, przegotowaną wodę, to dojangowujecie organizm, czy dodajecie tej męskiej energii, tej energii ciepła, gdyż często właśnie problemy z pęcherzem moczowym czy problemy z nerkami są wtedy, kiedy mamy za dużo zimna w organizmie, czyli za dużo tego inu. In jest energetyką kobiecą, yang jest energetyką męską, czyli przeciwieństwem strachu jest odwaga. Kiedy mamy za dużo tego inu i tej energii kobiecej w organizmie, nie mówię, że kobieca jest gorsza, jest po prostu inna, kobiety mają prawo panikować, histeryzować, bać się, jakby wyolbrzymiać. To są cechy, które mają jakby kobiety zapisane przez to, że to jest energia inowa, energia żeńska, energia ujemna, można powiedzieć, jakby, ale nie w formie takiej, że negatywna, tylko po prostu inna niż dodatnia. Mamy plus i minus, mamy przeciwieństwa, mamy magnes, wszystko jest polaryzacją. Więc energią męską są mocne nerki i mocny pęcherz moczowy, czyli brak tego strachu, wysoka samoocena, brak histeryzacji, brak panikowania, brak wyolbrzymiania. Tak, to są mocne nerki. Jeżeli macie deficyt którychś z tych elementów, warto wzmocnić nerki, gdyż wszystkie histeryzacje, panikowanie, wyolbrzymianie, albo na przykład wyrzuty do drugiej osoby, czy jakieś tam oczekiwania. Wszystko to jest związane ze słabymi nerkami, czyli z niskiego poczucia własnej wartości, z niskiej samooceny. Kiedy my wzmacniamy tą samoocenę i to poczucie własnej wartości, nasze nerki oraz pęcherz moczowy stają się bardziej stabilne, stają się mocniejsze energetycznie i nie musimy mieć tego strachu o przyszłość, nie ma wtedy tej zazdrości, nie ma tego wstydu, czyli również zazdrość, wstyd towarzyszą właśnie słabej energetyce nerek i słabej energetyce pęcherza moczowego, kiedy my, słuchajcie, nie potrafimy mieć tej samooceny dobrej, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Więc jeżeli chodzi o ten pęcherz moczowy, dziecko, które się boi, puszczają mu zwieracze, zwierzę, które ucieka przed drugim zwierzęciem, ma instynkt walcz lub uciekaj, również puszczają mu zwieracze, czyli puszcza energetyka nerek i również wtedy puszcza energetyka pęcherza moczowego poprzez strach, poprzez to, że mamy obawę, że będzie niepewna przyszłość lub że umrzemy, lub że ktoś nas zdradzi, takie inne wstydy, to się łączy właśnie z pęcherzem moczowym. Bardzo często wtedy za dużo sikamy, czyli często idziemy zbyt często do toalety, kiedy właśnie mamy problem z pęcherzem moczowym, a problem z pęcherzem moczowym mamy wtedy, kiedy mamy problem z nerkami, więc warto wtedy wzmocnić te nerki. Jeżeli chodzi również o pęcherz moczowy, osoby, które mają zapalenie pęcherza moczowego, mają problem z terytorium, czyli pęcherz również łączy się bardzo mocno z poczuciem takiego terytorium, stawiania sobie granic i nie wchodzenia w czyjeś terytorium lub nie dopuszczania do tego, żeby ktoś wszedł w nasze terytorium, czyli stawianie sobie tych barier, tej przestrzeni, nie wchodzenie z butami do czyjejś jakby do czyjegoś domu. To jest również słaby pęcherz moczowy, kiedy my wchodzimy do czyjegoś terytorium lub kiedy ktoś wchodzi do naszego, czyli pozwalamy komuś wejść z butami w naszą przestrzeń i nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa. Więc pęcherz bardzo mocno się łączy z tym poczuciem bezpieczeństwa, poczuciem terytorium i często właśnie zapalenie pęcherza moczowego jest wtedy, kiedy ktoś nam wszedł do naszego terytorium, czyli zwierzęta również mają tendencję do znaczenia terytorium, czyli my również chcemy to terytorium mieć, to poczucie bezpieczeństwa mieć. I tak samo jak te zwierzęta, my nie robimy tak jak psy czy koty, ale my też znaczymy terytorium, czyli każdy z nas chce mieć to swoje terytorium. Kiedy jest słaby pęcherz moczowy energetycznie, to mamy zaburzenia właśnie tego poczucia bezpieczeństwa w tym terytorium lub ktoś wchodzi do naszego terytorium, gdyż my tą osobę wpuściliśmy i pozwoliliśmy jej zaburzać naszą przestrzeń i naszą harmonię w naszej
okolicy, którą sobie sami stworzyliśmy. O okolicy oczywiście mówi energetycznej, mentalnej i emocjonalnej. Dlaczego w takiej sytuacji powiększa się ogólnie pęcherz moczowy? Czyli kiedy mamy problemy, czy zapalenie pęcherza moczowego, czy dziecko ma różnego rodzaju sytuacje, że puszczają mu zwieracze i jakby sika w nocy, czy w sytuacjach strachu, ogólnie pęcherz moczowy się wtedy powiększa. Kiedy się powiększa, robi to po to właśnie, żeby mógł zaznaczyć swój teren, zaznaczyć swoje terytorium, gdyż to terytorium zostało zmniejszone. Czy kiedy mamy zbyt małe terytorium, musimy powiększyć terytorium, pęcherz się powiększa i oznacza to wtedy, że mamy fazę konfliktu i pojawiają się mikroubytki w pęcherzu, powodując, że robi się on większy, aby móc zgromadzić więcej moczu. W tym momencie mamy konflikt rozwiązany, czyli kiedy wydalamy ten mocz, właśnie organizm stara się wydalić ze swojego życia ten konflikt tego, że ktoś nam wszedł w nasze terytorium i następuje faza zdrowienia. Pojawiają się wtedy bakterie w pęcherzu moczowym i następuje zapalenie pęcherza moczowego, kiedy mamy problem z terytorium, czyli kiedy nie czujemy tego naszego, nie mamy tych barier, nie umiem stawiać barier granic i ktoś wbija się z butami do naszego życia. Więc wtedy automatycznie nasz mózg wysyła sygnał, że potrzebujemy to terytorium znaczyć. To jest instynkt zwierzęcia. Tak samo, kiedy mamy instynkt walcz lub ucieka i ten pęcherz moczowy się powiększa i wydala po prostu mocz, wydala ten mocz w celu właśnie wydalenia ze swojego organizmu tego, co mu jest niepotrzebne. Jeżeli chodzi o pęcherz moczowy, jest on również organem świetlistym nerek. To, co mówiliśmy, nerki są główne, pęcherz moczowy jest poboczne. Więc zawsze patrzymy bardziej na nerki. Nerki są ważniejsze, bo jeżeli zadbamy o nerki, automatycznie pęcherz moczowy będzie w lepszej harmonii. Pomiędzy godziną 15 a 17 jest ten moment, kiedy pęcherz moczowy jest, słuchajcie, najbardziej aktywny energetycznie i to jest czas, żeby właśnie najlepiej nawodnić organizm. Czyli pomiędzy godziną 15 a 17 powinniśmy właśnie pić najwięcej wody. Wody najlepiej z solą. Dlaczego? Dlatego, że sól zostawia nam w organizmie tą wodę. Ja polecam nie pić wody z plastiku, kupować wodę albo w szkle, albo sobie zamontować, tak jak ja mam, filtr podwójnej osmozy, czyli montujecie za 2-2,5 tysiąca, sobie kupujecie taki sprzęt, który Wam oczyszcza wodę i też mineralizuje ją. Macie różne pakiety. Ja wybrałem firmę Aquafor. Mój znajomy ma firmę Aquafor. Ją prowadzi, więc mi zamontowali. Mam ten kran w biurze, mam ten kran w domu. Raz na rok wymienia się po prostu filtry i macie tą wodę bardzo czystą i zmineralizowaną w odpowiedni sposób, bez fluoru, co jest ważne. Często te wszystkie wody, czy w kranie, czy w butelkach, mają dużą ilość fluoru. Jeżeli chodzi o wodę, ja polecam wodę Borgiomi. Również jeżeli macie już kupować wodę w sklepie, wodę Perrier ogólnie, wszystkie te wody, które mają jak najniższe pH, wywalcie ze swojego życia wodę alkaliczną, gdyż ona odkwasza Wam żołądek, a my musimy mieć żołądek zakwaszony, czyli wywalamy wody alkaliczne, nie kupujemy wody za 10 zł, to jest biznes, to jest bez sensu. Kupujemy sobie albo filtr podwójnej osmozy, albo kupujemy wodę w szkle, albo przykładowo dbamy o to, żeby pić wodę głębinową. Woda oligoceńska, przykładowo w Warszawie woda oligoceńska. Macie źródełka, możecie sobie brać tą wodę za darmo do butelek szklanych, do dużych baniaków szklanych. Raz w tygodniu jechać, kupować, mieć w domu tą wodę i nawadniać organizm prawidłowo wodą głębinową. Im bardziej woda głębinowa, tym lepiej, gdyż ma tą wyższą energetykę. Jeżeli chodzi o tą wodę głębinową, przykładowo woda oligoceńska kalibruje na ponad 500 punktów, nie, prawie 500 punktów. Jeżeli podgrzejecie tą wodę, macie 515, każda wodą, którą podgrzejecie, macie 515 punktów, więc stosujcie wodę głębinową i przygotowujcie wodę, pijcie przygotowaną wodę. Do każdej wody dajecie sól, na litr wody z solą wody dajecie około tam małej łyżeczki soli. Nic Wam się nie stanie, wzmocnicie nerki. Ludzie mówią, że to wszystko jest niezdrowe. Zawsze nasi babcie, dziadkowie, kiedy szli w pole, pili, słuchajcie, wodę z solą, żeby mieć tą energię, gdyż elektrolity wywalali na polu z potem, a warto te elektrolity uzupełniać. Więc woda głębinowa, przygotowana woda, sól do każdej wody i jakby nawadniacie ten organizm. Najlepszym momentem na nawadnianie tego organizmu jest właśnie czas między 15 a 17 i to jest ważny czas dla pęcherza moczowego. W tym momencie mamy minimum funkcjonowania płuc. O płucach zrobimy osobny odcinek. Pęcherz moczowy przechowuje mocz, a także go wydala, za co odpowiedzialny jest yang nerek, czyli nerki bardzo mocno wpływają na to, jak często chodzimy do toalety i tak naprawdę w jakiej kondycji mamy ten pęcherz moczowy. Ja zauważyłem, że kiedy wprowadzam tą wodę przegotowaną, czyli rzeczywiście nawadniam organizm dobrą wodą, wodą z solą i jeszcze przegotowaną, automatycznie mniej muszę chodzić do toalety, gdyż
ta woda zostaje w organizmie. Często kiedy pijecie wodę bez soli, jeszcze nie przygotowaną z plastiku, pijecie tą wodę, słuchajcie, ona przez was przelatuje i po prostu wydala się, nie zostając w organizmie. Więc jak pijecie wodę jałową, bardzo często woda w sklepach jest jałowa i jeszcze ma ten fluor, który jest, słuchajcie, dla nas szkodliwy. Fluor był stosowany w obozach koncentracyjnych do otępiania ludzi, żeby ludzie nie umieli myśleć, żeby łatwiej przeżyli w tych trudnych warunkach. Fluorem również teraz się leczy dzieci z różnych chorób zębów i fluoruje się zęby dzieciom, żeby miały czyste i zdrowe zęby. Więc jeżeli fluorujecie zęby, wywalamy fluor ze swojego życia. Nie fluorujcie dzieciom zębów, nie korzystajcie z pasty z fluorem. Również nie korzystajcie z wody, która zawiera fluor. Fluor to jest trucizna. Nie dajcie sobie wkręcić z tego, co mówią, że fluor trzeba dzieciakom zrobić, żeby miały zdrowe zęby, gdyż wcale nie trzeba, nawet się nie powinno, powinno być to zakazane. Powinny być za to normalnie kary, gdyż to jest trucizna. Częste oddawanie moczu przypuszczalnie jest właśnie objawem niedoboru czynek, czyli kiedy mamy nieregularne oddawanie moczu lub zbyt regularne oddawanie moczu, dbamy o te nerki, czyli wprowadzamy sól, wodę, przygotowaną wodę i kolor czarny wokół siebie, wtedy te nerki i ten pęcherz moczowy harmonizujemy. Pęcherz odpowiada również za samoocenę i pamięć, o tym powiedzieliśmy. Zgodnie z naszymi poglądami zachodnimi magazynuje on i wydala mocz. Są nimi ciemne soki z jelita cienkiego, które lądują właśnie w pęcherzu i je wydalamy, czyli pęcherz ma zdolność taką wydalania tego, co nam nie służy. Tak samo jak jelito grube wydala stały pokarm, który nam nie służy, pęcherz wydala jakby ciemną ciecz z jelita cienkiego, która nam nie służy, więc pęcherz moczowy po tym, jak nerki filtrują, to pęcherz moczowy wydala. Chińczycy mówili, że wydalanie ciemnych soków jest procesem aktywnym, który potrzebuje do swojego przebiegu i zaistnienia chi, energii i ciepła, czyli często właśnie pęcherz moczowy wydala to ten nadmiar zimna w organizmie. Kiedy my mamy nadmiar inu, czyli tej energii właśnie jak hiperbolizacja, histeryzacja, panikowanie, wyrzuty, strach, niska samoocena, niskie poczucie własnej wartości, mamy słabe nerki i pęcherz moczowy i wtedy właśnie często mamy zbyt często oddawanie moczu, zapalenie pęcherza lub niekontrolowanie tego moczu, jak jest w przypadku dzieci, kiedy się boją. Więc wtedy powinniśmy właśnie wzmocnić to ciepło w organizmie, czyli dostarczyć yang, czyli dostarczyć ciepłą wodę z solą, ciepłe kąpiele z solą, ciepłe trzymanie nóg w soli i wtedy ten pęcherz moczowy wzmocnić. Urzędnikami wody właśnie jest pęcherz moczowy i nerki, czyli mamy tych urzędników, każdy ma swoją funkcję, każdy odpowiada za różne aspekty w organizmie. Pęcherz odpowiada za przechowywanie wody, a nerki za kontrolowanie kanałów wodnych. Na poziomie ciała urzędnik pęcherza moczowego ma podobne funkcje do opisywanych przez zachodnią medycynę. To zbiornik mieszczący nadmiar wody, wydalany przez nas mocz składa się z mocznika, nadmiaru kwasów, a czasem również związków zasadowych, które filtrują nerki. Ja polecam fajną metodę, jeżeli chodzi o uwalnianie emocji. Kiedy macie przykładowo, pracujecie z jakąś emocją, załóżmy, nie wiem, macie brak cierpliwości i każdy ma inny etap, pracuje z inną emocją, widzimy, co mamy do uzdrowienia, czy to strach, czy to właśnie brak cierpliwości, czy jakiś wstyd, czy jakieś pożądanie, chciwości. Mamy różne rzeczy do przepracowania na danym poziomie naszej świadomości i na danym aspekcie życia. To w danym momencie, kiedy idziemy do łazienki i mamy wydalanie moczu, polecam serdecznie wyobrażać sobie to, że wydalacie ze swojego organizmu tą na przykład brak cierpliwości, czy nadmierne pożądanie, czy na przykład jakieś tam chciwości, czy lęki, tak? I mówicie, uwalniam, wydalam, wypuszczam, oczyszczam, transformuję i przemieniam na nowe, czyli wasze słowa, myśli mają przeogromną moc magiczną tego, aby czynić wokół siebie to, co chcecie, czyli uprawiamy wtedy magię, białą magię za pomocą właśnie wyobrażenia sobie, że z każdym wydechem wypuszczamy ze swojego organizmu brak cierpliwości. Z każdym oddaniem moczu wydalamy ze swojego organizmu ten brak cierpliwości. Zobaczycie, jak się dzieje pięknie. Oddajemy mocz zwykle nawet 5-10 razy dziennie i wtedy, kiedy za każdym razem wyobrażacie sobie, że wydalacie ze swojego życia, ze swojego organizmu to, co wam nie służy, automatycznie się uwalniacie, stajecie lżejsi, więc polecam serdecznie przy każdym oddawaniu moczu wydalać i wyobrażać sobie, że wydalacie ze swojego życia to, z czym obecnie pracujecie. Game changer, transformacja gwarantowana. U mnie to działa za każdym razem i warto z tego stosować codziennie. Zobaczycie przeogromną transformację świadomości, kiedy będziecie z każdym wydechem wypuszczać to, co wam nie służy, z każdym oddaniem moczu wypuszczać to, co wam nie służy. O tym się nie mówi, a to po prostu działa. Uprawiacie wtedy magię, magię, która działała, działa i będzie działać. Więc wydalamy te negatywne emocje oraz ten właśnie nadmiar mocznika, kwasów i różnych innych
związków zasadowych, które nam nie służą, czyli które filtrują nerki, czyli nerki filtrują, a pęcherz moczowy wydala właśnie to, co już jest przefiltrowane. Tak samo jak jelito cienkie, wczoraj mówiliśmy, rozdziela dobre od złego, później jelito grube wydala to, co złe i pęcherz moczowy wydala to, co złe, również jeżeli chodzi o ciecz, ale z tym tą cieczą również są zapisane wszelkie informacje, wszelkie emocje, więc warto właśnie patrzeć na te emocje i energię bardziej niż na aspekt fizyczny. Zadaniem pęcherza moczowego jest usuwanie właśnie tych zbędnych odpadów i tego, co nam nie służy. To, co jest niepotrzebne, zostaje nam usunięte, natomiast woda niezbędna do utrzymania zbiornika i jakby nawodnienia organizmu zostaje w nim zatrzymana. Zaburzenie urzędnika pęcherza moczowego może objawić się zatrzymaniem płynów w ciele, odwodnieniem lub stopniowym zanieczyszczeniem organizmu. Ja bardzo polecam również technikę suchego postu, czyli przez 15-16 godzin dziennie nic nie pić. Wtedy ten pęcherz moczowy i nerki mają czas na regenerację, gdyż nie dostarczać im nowych płynów. Również polecam przed snem już te kilka godzin też nic nie pić, dlatego żeby móc się lepiej wyspać. Ja zauważyłem, że kiedy nie piję już po godzinie nawet 15-16, mam znacznie głębszy i lepszy sen, bo te nerki i pęcherz moczowy nie muszą pracować. Tak samo jeżeli nie jemy na noc, nasz żołądek, nasza śledziona również nie muszą pracować i my się po prostu lepiej regenerujemy. Jeżeli idziemy spać z pustymi nerkami, z pustym pęcherzem moczowym, z pustym żołądkiem i z tym właśnie brakiem pokarmu i brakiem płynów, więc polecam nie pić już po godzinie 16, stosować okienko żywieniowe, ale stosować też okienko od płynów. Płyn to jest również forma pokarmu, nawet woda jest jakąś formą informacji i niedostarczanie informacji powoduje, że nie musimy nic przetwarzać i automatycznie mamy czas i energię na to, żeby się lepiej zregenerować, więc polecam między 15 a 17 najbardziej nawodnić organizm, bo to jest czas maksymalnej aktywności pęcherza moczowego, ale już po tej 17-16, tak już 16-17, wypić jak najwięcej, wypić ten litr, półtora litra nawet wody przegotowanej z solą i już nic nie pić aż do rana. Wtedy macie około 14 minimum godzin bez wody i się czujecie fantastycznie, więc polecam suche posty i polecam stosowanie właśnie okienka. W momencie, kiedy pijemy, to pijemy, kiedy nie pijemy, to nie pijemy, kiedy jemy, to jemy, kiedy nie jemy, to nie jemy. Wprowadzać do swojego organizmu mało informacji, niezbyt często, bo wtedy mamy dużo lepszą energetykę, gdyż nie musi cały czas pęcherz i cały czas nerki nie muszą pracować. Nadmiar wody, czyli kiedy za szybko usuwamy wodę, wpływa na skórę i włosy, czyli odwodnienie organizmu właśnie kiedy pijemy złą wodę, nieprzygotowaną wodę, wodę niskokalibrującą, wodę z plastiku lub wodę bez soli. Wtedy mamy odwodnienie organizmu. Kiedy pijemy dobrą wodę, przygotowaną wodę i jeszcze z solą, my nawadniamy ten organizm. To jest bardzo ważne dla pęcherza i nerek. Zobaczycie, że kiedy dobrze macie nawodniony organizm, macie dużo mniej strachu, lęków, wyższą samoocenę, wyższą pewność siebie, wyższe poczucie własnej wartości, mniej tego poczucia niebezpieczeństwa i macie łatwiejsze życie i wystarczy tak naprawdę nawodnić organizm. Niestety każdy ma ten organizm odwodniony, około 95% społeczeństwa pije złą wodę, nie pije dobrze i ma ten organizm odwodniony. Poprzez odwodnienie organizmu dzieją się wszelkie choroby, poprzez brak zakwaszenia organizmu również, czyli wystarczy zakwasić żołądek i nawodnić organizm. Bardzo często wiele chorób znika z naszego życia, gdyż mamy tak naprawdę wtedy dostarczone wszystkie te rzeczy i składniki do komórek, które powodują, że te komórki są zdrowe. Więc nawadniamy organizm, zakwaszamy żołądek i mamy zdrowe ciało i czysty umysł. Zbyt szybko właśnie usuwana woda wpływa na to, że mamy wysuszony organizm, wysuszoną skórę, czyli po skórze możecie poznać jakość swojego pęcherza moczowego i nerek, czyli jak macie skórę wysuszoną, macie odwodniony organizm lub na przykład spożywacie zbyt wychładzające pokarmy zimą. Trzeba ocieplić wtedy organizm, czyli wprowadzić do swojego organizmu więcej yangu, więcej męskiej energii, czyli więcej ciepła. Problemy z nerkami i pęcherzem moczowym są wtedy, kiedy mamy zbyt dużo zimna w organizmie, czyli zbyt dużo inu, czyli zbyt dużo tego strachu, tych histeryzacji, panikarstwa i wtedy również pęcherz moczowy często oddaje mocz lub mamy różne zapalenia z tym związane. Tak samo jeżeli chodzi o wzmocnienie tego yangu, doładowanie tą energią ciepła, to wtedy osuszamy z tej wilgoci ten pęcherz i te nerki i się dzieje dla nas troszeczkę taka sytuacja, że nawet czujemy więcej ciepła w ciele, a nawet czucie zimna w ciele powoduje, że często trzeba z tym pęcherzem i nerkami popracować. Nagromadzone nieczystości stopniowo zatruwają organizm, czyli jeżeli nie wydalamy prawidłowo tych nieczystości, to mamy zatruty organizm. Potencjalne groźne toksyny mogą zatrzymać się w naszym ciele. Oprócz obrzęków mogą pojawić się również nie trzymacie mocu czy stolca, infekcje górnych i dolnych dróg moczowych z powodu zalegających toksyn w cewce moczowej. Drugą skrajnością może być słaby urzędnik jakby nerek czy pęcherza moczowego,
który nie będzie w stanie wydalić moczu, czyli nietrzymanie moczu, brak możliwości albo zbytnie, albo jakby bóle, to jest właśnie problem z pęcherzem moczowym i z nawodnieniem organizmu. Dla umysłu płynności i odpowiednie nawodnienie wprawiają myśli i pomysły w ruch, a zapasy wody dają umysłowi szansę do rozwoju i wzrostu, czyli im mamy lepiej ten pęcherz moczowy i nerki zharmonizowany, tym też nasze myśli są w lepszej kondycji, gdyż mają tą wodę i miejsce na to, żeby się przemieszczały. Pęcherz moczowy zapewnia rozwój wszystkim pozostałym urzędnikom, a jego rezerwy dają poczucie właśnie bezpieczeństwa, spokoju o przyszłość. Nie boimy się o przyszłość, nie mamy tego poczucia niebezpieczeństwa. Dla ducha rezerwy są gwarancją zbiorów, źródłem, które zasilają rozwój ogólnie często później na wiosnę, czyli zimą. Mamy czas aktywności tego pęcherza moczowego i nerek. Potem wchodzimy w etap, prawda, wiosny, czyli kolor czarny i etap zimowy. Prawda, to są właśnie nerki, pęcherz moczowy, czyli również zimą powinniśmy o ten pęcherz moczowy i nerki mocno dbać, bo na zewnątrz jest zimno i im również jest zimno i mamy wtedy problemy z pęcherzem moczowym lub z nerkami. Jeżeli chodzi o nerki, jeszcze pęcherz moczowy bardzo często łączą się z ambicją, determinacją, wytrzymałością i te rezerwy, kiedy właśnie nie mamy rezerwy w pęcherzu moczowym, mamy tą wytrzymałość mniejszą na ból i jakby tego strachu się pojawia więcej, gdyż nasza pewność siebie, poczucie własnej wartości spada. W medycynie chińskiej lęk jest emocją, która jest związana właśnie z nerkami i silni osobie ich funkcje. Nerki zaś stanowią nierozłączną parę z pęcherzem moczowym, więc zawsze patrzymy najpierw na nerki, później na pęcherz moczowy, gdyż to jest bardzo mocno powiązane i wszystkie przyczyny i skutki jakby pęcherza czy infekcji właśnie związanych z pęcherzem czy infekcji dróg moczowych wynikają z silnego strachu lub stresu, czyli również stres się łączy z pęcherzem i z nerkami, czyli jeżeli macie stres, odczuwacie stres i strach, skupcie się na właśnie nerkach i pęcherzu moczowym. Co dalej? Jeżeli chodzi jeszcze o totalną biologię, to może przejdziemy totalną biologię. Totalna biologia, polecam serdecznie wchodzić, jeżeli nie wiecie, jaką macie chorobę lub nie wiecie, jaka jest przyczyna choroby, wpisujecie nazwę choroby i wpisujecie później totalna biologia, wyskakuje Wam, z czym macie problem, jeżeli chodzi o emocje, co jest przyczyną choroby. Więc jeżeli chodzi o totalną biologię, to mamy granice terytorium, granice gniazda, czyli sytuacje, gdy nie możemy zorganizować swojego terytorium lub nie umiemy rozpoznać granic swojego terytorium, nie wiemy, czy jesteśmy na swoim terytorium. U kobiet jest to konflikt związany z gniazdem, czyli także zazdrość oraz wstyd, bardzo mocno łączy się z pęcherzem moczowym. Czy jest to konflikt gniazda, kobieta odczuwa strach w związku z brakiem wytyczonych granic gniazda, czy granic dostępności osób do gniazda należących. Do gniazda należy mąż, dziecko, pies, kot, nawet tak wszystko, co mamy w domu, czyli wszelkie problemy z terytorium i z gniazdem domowym bardzo często później rzutują na pęcherz moczowy, czy to właśnie nadmierne oddawanie moczu, czy problemy jakieś zapalne, czy infekcje, stany zapalne pęcherza moczowego. I kobiety mają właśnie wtedy konflikt z granicami gniazda, a dla mężczyzny oznacza to jest konflikt z granicami terytorium, czyli kobiety mają poczucie bycia w gnieździe bezpiecznymi, a mężczyzna ma chęć poczucia posiadania wolności i własności tego terytorium, czyli każda z naszej części yangowa i yinowa ma różne potrzeby. Kobieta poczucie bezpieczeństwa w gnieździe, a mężczyzna poczucie jakby wolności i przestrzeni tego, że nikt mu tej przestrzeni nie zabiera. Dlatego bardzo często w związkach są problemy, kiedy kobieta nie ma poczucia bezpieczeństwa w swoim gnieździe, bo mężczyzna nie daje tego poczucia bezpieczeństwa. I wtedy dzieje się tak, że kobieta wchodzi mężczyźnie z butami do jego życia, nie daje mu tej przestrzeni, tej wolności, a każdy mężczyzna, jakby jeżeli chodzi o samca, jakby patrząc na biologię, potrzebuje mieć tą przestrzeń, tą wolność i tą swobodę, a kobieta potrzebuje właśnie mieć to ciepłe, bezpieczne gniazdo, więc mężczyzna powinien dać kobiecie bezpieczeństwo w gnieździe, kobieta powinna dać mężczyźnie wolność tego, żeby mógł zdobyć pożywienie i żeby dał to poczucie bezpieczeństwa jej, a sobie dał to poczucie wolności, przestrzeni i braku ograniczania jego tego terytorium. Więc bardzo często związki się rozpadają, kiedy mężczyzna nie daje poczucia bezpieczeństwa w gnieździe, kobieta nie daje wolności i przestrzeni mężczyźnie, związek się rozpada, więc te dwie rzeczy powodują również później problemy z pęcherzem moczowym, czy to właśnie z nadmiernym oddawaniem moczu, czy z infekcjami właśnie dróg moczowych, czy jakimiś tam stanami zapalnymi. Więc konflikt wyznaczenia terytorium oznacza, że ktoś lub coś bezczelnie wkracza na nasze terytorium i włazi do naszego domu, do naszego życia. Niechciana osoba wtyka nos w nasze sprawy. To jest również konflikt terytorium. Często taka osoba poprzez swoją nadmierną angażację, prawda, angażowanie się nadmierne w jakieś tam dane przedsięwzięcia czy przestrzeń drugiej strony powoduje to rozkojarzenie
i nie zdaje sobie nawet sprawy, że przekroczyła niewidzialne granice, więc baczmy na to, żeby nie wchodzić komuś z butami do jego życia i żeby nie mieć tych oczekiwań i nie mieć tych jakby pożądań, bo wtedy druga strona to czuje i jest konflikt terytorium. Przykładem może być wścibska sąsiadka, czy zazdrość, czy nadmierna chęć posiadania różnych informacji. To jest również pęcherz moczowy słaby, że my chcemy o czymś wiedzieć zbyt dużo. Wtedy dzieje się tak, że często ktoś o nas chce wiedzieć zbyt dużo i wchodzi butami do naszego życia, więc nadmierna wścibskość, drążenie dziury w brzuchu, to jest również pęcherz moczowy, który osłabia energetykę naszą, kiedy tak robimy, a kiedy ktoś tak robi w naszym stosunku, osłabia naszą energetykę, czy to jest lustro. Drugim częstym przykładem jest teściowa, tu piszą w totalnej biologii, w medycynie chińskiej o tym, czyli recall healing, to jest totalna biologia, piszą o tym, że często jest problem jakby terytorium z teściową, że młode małżeństwo zamieszkało osobno, matka męża często do nich zagląda, bez wyraźnej zgody żony mąż dał matce klucze do mieszkania i teściowa stała się częstym gościem. Mając dobre zamiary, teściowa chcąc pomóc sprząta, przy okazji gotuje, przestawia wszystko w kuchni po swojemu tak, że sezonowa nie może niczego znaleźć. To jest bardzo częsta sytuacja, gdzie trzecia strona wchodzi do naszego trójkąta hellingerowskiego, czyli bardzo często mamy różnego rodzaju układy w relacji hellingerowskie, trójkąty, o tym pisał dużo Hellinger, gdzie teściowa wchodzi, jakby odgrywa różne role w naszym terytorium i wtedy dzieje się tak, że zaburza ten trójkąt jakby prawidłowej relacji między partnerami i dzieje się tak, że partnerom puszcza pęcherz moczowy, są różnego rodzaju stany zapalne lub problemy z oddawaniem moczu, więc tutaj mamy przykładowo, że teściowa weszła im jakby w trójkąt i zaczęła przeszkadzać i wtedy mamy konflikt uruchamiający właśnie problemy z drogami moczowymi. Odkrycie konfliktu, czyli samo zauważenie konfliktu jest już lecznicze. Dodatkowo można właśnie popracować z wodą i solą, żeby ten pęcherz moczowy wzmocnić. Odkrycie konfliktu i znalezienie związku z naszym problemem powoduje zmianę, a czy sami jesteśmy w stanie tego dokonać, czy nie, tak naprawdę zależy od tego, czy wyparliśmy to wspomnienie z pamięci, żeby nie cierpieć, tak? Czyli czy się z tym skonfrontujemy, uwalniamy, czy chowamy pod dywan. Bardzo często ludzie mają tendencję do chowania konfliktów pod dywan, czy jakby tego, jeżeli mamy zaburzone terytorium męskiej lub żeńskiej strony, to my nie idziemy na konfrontację z tym, żeby szybko to uwolnić, tylko gromadzimy to później w tym pęcherzu moczowym, gromadzimy ten strach, to poczucie bezpieczeństwa, mówimy, że lepiej nie rozmawiać niż rozmawiać i tak naprawdę to zostaje w organizmie, potem musi to, co nieprzepracowane, wyjść, czyli każda nieprzepracowana emocja później rodzi się w postaci traumy, czyli nie wypierać pamięci, aby nie cierpieć, konfrontować się z tymi rzeczami, aby właśnie to przerobić. I chodzi o to, żeby te traumy sobie jakoś uwalniać na bieżąco, a nie powodować, że one będą się kumulowały, bo wszystko, co kumulowane powoduje później konflikty i nie polecam tego robić. Jeżeli chodzi o ten pęcherz moczowy, podsumowując, jest to czas zimy, jest to żywioł wody, kolor czarny, smak słony, nawodnienie organizmu prawidłowo między godziną 15 a 17. Również pęcherz moczowy ma związek z pamięcią i nie chodzi o to, o pamiętanie, żeby jakby wysiusiać się przed podróżą, czyli nie chodzi o taką formę pamięci, chodzi o pamięć długoterminową, czyli meridian, mamy ogólnie w ciele meridiany. Meridian pęcherza moczowego reguluje pracę mózgu, jest on nazwany małym słońcem, ponieważ kontroluje ilość energii i krwi w nerkach. Jeżeli mamy słabą ilość energii i krwi w nerkach, czyli mamy wtedy słabe energetycznie nerki, również osłabiamy meridian pęcherza moczowego, meridian nerek. Dzieje się wtedy tak, że nie jesteśmy w stanie przenieść wystarczającej ilości energii przez ten meridian aż do mózgu i osłabia nam się pamięć. Czyli jeżeli chcemy wzmocnić naszą pamięć, warto wzmocnić nerki, pęcherz moczowy. Często ludzie w wieku 40-50 lat mają problemy z pamięcią, dlatego że mają problemy z pęcherzem moczowym i lekarz im poleca żurawinę, żeby te nerki i ten pęcherz moczowy wzmocnić. Czyli warto wzmocnić nerki, pęcherz moczowy, jeżeli chcemy mieć lepsze funkcje mózgu, jeżeli chodzi o pamięć. Czyli jeżeli macie problem z pamięcią, wprowadzamy pracę z właśnie nerkami, czyli sól, wodę oraz dojangowanie, czyli ogrzanie tych nerek i pęcherza moczowego. Także fajnie działa na nerki i pęcherz moczowy żurawina. Jeżeli chodzi o słuchajcie, żurawinę, to dużo właśnie starszych osób polecana jest im żurawina. Jeżeli chodzi, jeszcze miałem, słuchajcie, do powiedzenia. Jeżeli chodzi o nerki, kiedy mamy pęcherz moczowy w deficycie, mamy infekcję pęcherza moczowego, fajnie sprawdzają się preparaty z żurawiny błotnej.
Również Chińczycy polecają mieszaninę ziołową z nawłoci krwawnika. Ja akurat nie znam żurawiny, stosowałem kiedyś, nawłoci nie stosowałem, ale krwawnik stosowałem, więc krwawnik jest bardzo dobry na pęcherz moczowy. Jeżeli macie problem z pęcherzem moczowym, polecam Wam krwawnik. Krwawnik fajnie to reguluje. Żurawina, krwawnik to Wam to fajnie pomoże. Sól, woda, żurawina, krwawnik. Są również inne zioła, które pomagają właśnie w pęcherzu moczowym w medycynie chińskiej, czyli na przykład jest ziele rdestu ptasiego, kłącze żabieńca i nasiona babki. Ja z tych rzeczy nie stosowałem. Ja stosowałem tylko krwawnik. Ja robiłem sobie z krwawnika takie fermenty bołotowe, czyli brałem serwatkę z kozią, najpierw mleko kozie, robiłem tego z serwatkę, wsypywałem do tego krwawnik. Fermentowało mi to przez 2-3 tygodnie. Możecie sobie to zrobić spokojnie w domu. Dajecie serwatkę bezpośrednio od krowy, czyli nie ze sklepu, czyli robicie zsiadłe mleko z mleka krowiego lub koziego. Musi być świeże mleko bezpośrednio od krowy. Oddzielacie tą serwatkę. Ta serwatka ma bardzo dużo pozytywnie działających na nasz organizm probiotyków i bakterii. Do tego wsypujecie przykładowo krwawnik. Krwawnik zawijacie w taką gazę razem z jakimiś kamyczkami. Ja tam dawałem kryształy, żeby jeszcze to naenergetyzować. Wrzucałem obciążony kryształami ten krwawnik do takiego dużego słoja 5-litrowego. Przykrywałem gazą, żeby był dostęp powietrza i stawiałem na 3 tygodnie w ciemnym miejscu, żeby to fermentowało, żeby to buzowało. Codziennie oczywiście mieszając, żeby nie zgromadziła tam się żadna pleśń lub grzyb. Później rozlewacie to do słoików i pijecie przed każdym posiłkiem. Zakwasza Wam to bardzo żołądek, wprowadza smak gorzki, czyli tą krew rozrzedza i automatycznie, jeżeli pracujecie przykładowo z nerkami czy pęcherzem moczowym, możecie wprowadzić wtedy ten krwawnik, który bardzo fajnie odżywia ten pęcherz moczowy. Więc pracując z poszczególnymi organami, wiedząc, że macie problem czy to z pęcherzem, czy z nerkami, czy z wątrobą, czy z płucami, jeżeli chodzi o emocje, które przerabiacie w życiu, to pracujecie z tymi ziołami, żeby Wam pomogły. Pracujecie codziennie woda i sól i stopniowo regulujecie pracę tego organu tak, aby tego strachu było mniej, żeby to poczucie własnej wartości było wyższe i aby ta samoocena Wam rosła. Wtedy macie łatwiejsze życie, gdyż nie boicie się o przyszłość, nie boicie się o to, co się ma wydarzyć lub nie wydarzyć. 99% rzeczy, których się boimy, się nigdy nie wydarza i właśnie warto w tych momentach wzmocnić nerki, bo nerki słabe i pęcherz moczowy słabe dają nam poczucie tego zagrożenia, poczucie niebezpieczeństwa. Jak to jest ze zwierzętami, musimy oddawać wtedy często mocz, czy znaczyć ten teren. Znaczymy teren po to, żeby czuć się bezpiecznie. Taki mają instynkt zwierzęta i warto pamiętać o tym, jeżeli jesteście kobietą, patrzcie na swoje nerki, pęcherz moczowy, jeżeli chodzi o to terytorium gniazda, poczucie bezpieczeństwa w gnieździe. Jeżeli jesteście mężczyznami, patrzcie na to, aby mieć to terytorium swoje jakby i te bariery stawiać, żeby mieć tą przestrzeń. Jeżeli macie związek, dbajcie o to, żeby jedna strona miała tą przestrzeń, czyli męska strona przestrzeń i żeńska strona poczucie bezpieczeństwa. Wtedy wszystko będzie bardzo fajnie się rozwijało, jeżeli chodzi o relacje. Jeżeli ta informacja, ogólnie ta wiedza, którą Wam przekazuję, jest dla Was w jakiś sposób korzystna, daje Wam jakieś tam wartości i wnioski, rozwój duchowy, wiemy o tym, że Instagram ucina zasięgi bardzo, bardzo mocno, coraz mocniej, więc dzielimy się tą wiedzą. Jeżeli chcecie nieść tą wiedzę dalej i pomóc mi, żeby nas było tutaj 1000 osób, obecnie każdą Akademię Mocy ogląda około 200 osób na YouTubie, każdy filmik jest na YouTubie, chcemy dojść do tego, żeby codzienne odcinki były oglądane przez 1000 osób, powoduje to wtedy to, że możemy naprawdę transformować świat, więc jeżeli chcecie pomóc mi szybciej dotrzeć do tych 1000 osób, to udostępniajcie, lajkujcie, dawajcie serduszka, komentujcie. Im większy zrobimy ruch, tym szybciej dotrzemy do tych ludzi. Ja i tak do tych ludzi dotrę, bo mam jakąś tam formę manifestacji taką, że powinno mi to zająć około pół roku, jak sobie liczyłem, sprawdzałem energetycznie od momentu rozpoczęcia. Mamy już 78 dni, więc można powiedzieć, że około połowę, niecałą czasu, żeby do tego 1000 osób dotrzeć. Z Waszą pomocą dotrzemy do tego 1000 osób szybciej, więc jeżeli ta wiedza jest dla Was wartościowa i chcecie, żeby inni również mieli do niej dostęp i chcecie, żebyśmy szybciej ten 1000 osób, tą społeczność zbudowali, to polecam serdecznie mi pomóc. I grając do jednej bramki jesteśmy w stanie zrobić dużo, dużo, dużo więcej. Również jeżeli chcecie wyleczyć swój organizm i te organy zharmonizować, zapraszam do naszego plemienia Carnivore Tribe. Macie link w opisie. Wczorajszego dnia dołączyło 20 osób.
Dwa dni temu dołączyło 50 osób, więc jest nas już ponad 350. Coraz więcej ludzi chce dbać o to zdrowie, o te organy, o to, żeby nie spożywać cukru, o to, żeby nie używać używek, czyli żeby nie wprowadzać tego, co nam jest niepotrzebne i jak odżywić ten mózg i organy i komórki, aby czuć się dobrze w swoim ciele. Więc jeżeli chcecie rozwijać innych duchowo, udostępniajcie. Jeżeli chcecie rozwijać się cieleśnie, czyli fizycznie, jakby o tą ultrawydajność ciała i umysłu, zapraszam do naszego plemienia Carnivora. Jeżeli chcecie nauczyć się sprzedaży, macie moją książkę o sprzedaży, 10 lat doświadczenia sprzedaży na 210 stronach na mojej stronie bartekwojdat.com. Tam możecie kupić. Jeżeli kupicie do 15, macie książkę następnego dnia u siebie w domu, więc tam macie Biblię sprzedaży. Również piszą się kolejne książki obecnie o wydajności, duchowości, więc w nowym roku będą kolejne fajne materiały. A jeżeli chcecie wykorzystać wiedzę sprzedażową w praktyce, czyli zadbać o swoją materię po to, aby mieć tą materię poukładaną i nie musieć skupiać się na materii, czyli móc skupić się na tym, co ważne i wyjść z Matrixa, czyli jeżeli chcecie wyjść z Matrixa, systemu i stać się niezależnymi jednostkami, które mogą robić to, co chcą w życiu i nie patrzą na to, co ile kosztuje, tylko po prostu doświadczają życia w taki sposób, jaki się powinno doświadczać życia, żeby je celebrować, to zapraszam do nas, do spółki wpinvestgroup.com, gdzie nauczymy Was sprzedaży od zera i macie wszystko w jednym miejscu. Ja polecam te wszystkie projekty skondensować, czyli w ciągu pół roku wtedy gwarantuję Wam niesamowitą metamorfozę. Jeżeli dołączycie na pół roku do Carnivora Tribe, będziecie przez pół roku na codziennie Akademii Mocy, dołączycie do naszej spółki wpinvestgroup.com, gdzie wykorzystacie wiedzę z mojej książki, gwarantuję Wam przez pół roku metamorfozę o 180 stopni. Może nawet to być znacznie szybciej dzięki wszystkim tym czterem rzeczom oraz kolejnym projektom, które się obecnie tworzą, a będzie ich kilka jeszcze w kolejnym roku. Będzie kilka kolejnych książek również w kolejnym roku. Chcę, aby jak najbardziej skondensować tą ilość czasu do tego, aby człowiek wchodził i w ciągu kilku miesięcy wychodził z Matrixa i stawał się niezależnym od systemu, jakby człowiekiem, który samodzielnie steruje swoim życiem. Taki jest cel, żeby jak najwięcej ludzi z tego systemu wyszło i zaczęło doświadczać życia tak, jak powinno się go doświadczać. W celebracji, w miłości, w radości, w pozytywnych energiach, a nie właśnie często, jak to mamy tendencję, w strachu, lęku, niepewności, niskim poczuciu własnej wartości, niskiej samoocenie i tych deficytach, gdyż wtedy widzimy świat przez okulary, które są zabrudzone. A moim celem, oblałem się wodą, jest to, aby doświadczać życia bez tych zniekształceń i to, jak pisze Mr. Wilson, czyli Cezary, fuck the system. Tak, chodzi o to, żeby oszukać system poprzez zmianę siebie i wyjść z tego zniewolenia. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Widzimy się jutro o godzinie 6. Życzę Wam wszystkim miłego, pięknego dnia. Dbajcie o nerki, dbajcie o ten brak strachu. Idźcie przez świat z odwagą, a nie ze strachem. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło. Hej!